Witajcie. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o Geralcie z Rivii, znanym też jako... Wiedmolol... Zaczynamy. Geralt z Rivii to... Bruce Lee. Jeżeli chodzi o walkę, to... Chuck Norris. Jeżeli chodzi o siłę, Geralt to po prostu... Kozak. Wiedźmin zabijał potwory, czasem ludzi, pływał... Śpiewał. Pierwsza panna z wichowaro, zawsze rada iść na siano. Druga panna z wichowaro, dajech, a sam tylko rano. Latał na koniu. Rymował. Twoja gęba ma kolor pomidora. Na twoim miejscu szukałbym znachora. I robił wiele różnych rzeczy. Geralt paradoksalnie dążył do własnego bezrobocia, bo jak sam określił, potwory są na wymarciu. Jego charakterystyczne cechy to wielkie oczy niczym kot ze Shreka, dwa miecze, które prawdopodobnie ukradł z Grunwaldu, eliksiry wysokoprocentowe, które pił przed walką, kuń, który umiał latać. Jedyne dwie rzeczy, które pokonały Wiedźmina w walce, to Vilgefortz i alkoholizm. Chcę się uchlać jak świnia, koniecznie tanim winem. Kłopoty z dziewczyną, czy nieudane interesy? Żadna z tych rzeczy, po prostu taką mam pracę.